Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z nami wszystkimi. Krótka scenka sytuacyjna. Przepraszam, gdzie jest ulica Lubelska? Proszę iść prosto i potem Pani skręci w prawo. Dobrze, dziękuję bardzo. Idę prosto, mijam pierwszą w prawo, to jakaś inna ulica, druga, trzecia. Coś chyba nie tak. Kolejny przechodzę. Przepraszam bardzo, szukam ulicy Lubelskiej. Jak mogę tam dojść? To nie w tą stronę, proszę Pani. Proszę iść z powrotem. Będzie Pani szła jakieś 300 metrów i potem będzie skręci w lewo, a potem dopiero będzie taka ulica Lubelska. Idę dalej. Skręcam według tych wskazówek i znów nie jest to ulica Lubelska, więc kolejny przechodzeń i kolejne pytanie. A przysłowie mówi, to pytanie błądzi. Ja wolę nie pytać, jak dojechać, jak dojść. Ja uwielbiam po prostu mieć mapę. Jak mam mapę, to wiem, że już nie zbłądzę. Wolę nawet mapę, tą taką wydrukowaną, niż GPS-a, bo mam całość okolicy przed sobą, a nie tylko tą jedną wskazówkę i głos, który mówi skręć w prawo, a ja jeszcze nie widzę na przykład tego skrętu, albo mówi skręć w prawo, gdy jeszcze nie zdążyłam włączyć kierunkowskazu. Ale w życiu wiadomo, nie tylko pytamy o drogę. Znamy chyba wszyscy pytania. Tatusiu, dlaczego? Mamusiu, dlaczego? I one się tak powtarzają, aż w końcu mamusi i tatusiowi brak już koncepcji, jak na takie pytanie odpowiedzieć. Czasami nas takie pytania być może męczyły, męczą, ale one pozwalają dzieciom rozwijać się i na pewno dobrze, że je stawiają. Uczniowie w szkole być może inne mają motywację, stawiając pytania nauczycielom, niekoniecznie po to, żeby zdobyć wiedzę albo czegoś się dowiedzieć. Czasami może właśnie po to, żeby w zakłopotanie tego nauczyciela wprowadzić. Ale my dorośli, gdy stawiamy pytania, być może Bogu, dlaczego, to one bardziej brzmią jak wymówka, niż jak tak naprawdę chęć dowiedzenia się czegoś. Einstein powiedział kiedyś, kto nie umie pytać, nie umie żyć. Dlatego chyba warto stawiać sobie pytania, może właśnie takie autorefleksyjne, jak choćby w tej pieśni, którą zaśpiewaliśmy, co mam uczynić. Z takim pytaniem zwrócił się kiedyś pewien mieszkaniec Palestyny do Pana Jezusa. Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 10. I tam wiersze od 17 do 22, one będą takim tematem dzisiejszych rozważań. Marek 10, wiersze od 17 do 22. A gdy wybierał się w drogę, przyszedł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: nauczyciel dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości swojej. Wtedy Jezus spojrzał na nich z miłością i rzekł: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. To, co może najbardziej zdumiewa w tym sprawozdaniu, to już sam fakt, że ten człowiek w ogóle do Jezusa przyszedł. Ewangelista Mateusz podaje,
że był to człowiek młody i bogaty. Ewangelista Łukasz, gdy pisał to sprawozdanie, zanotował również, że był on przełożonym, że był dostojnikiem żydowskim. Z tą właśnie klasą ludzi Jezus miał najwięcej problemów, bo ci biedni materialnie, ci ubodzy w duchu, jak nierządnice czy poborcy, podatkowi, garnęli się do niego. Ale nie żydowska arystokracja, czy to religijna, czy polityczna. A ten człowiek nie tylko przyszedł, on przybiegł. To człowiek, który tak troszkę wyparł się tej swojej pozycji, swojej klasy, gotów narazić się na to, by może spojrzeli troszkę z ironią, czy z pogardą jego koledzy, jego rodzina, jego przyjaciele. Owszem, niektórzy z takiego establishmentu też coś ich do Jezusa przyciągało. Mam tu na myśli Nikodema czy Józefa z Arymatei, ale oni robili to dyskretnie. Nikodem przyszedł do Jezusa potajemnie, przyszedł w nocy, tak by nikt tego nie zauważył. Józef, który udał się do Piłata po ciało Jezusa, po ukrzyżowaniu, po śmierci, też poprosił o to w samotności. Nie szedł tam na oczach tłumów, a ten młody człowiek przybiega i nawet pokłonił mu się, upadł na kolana. Nie wstydził się tego, by na jakiejś polnej, zakurzonej drodze oddać pokłon nauczycielowi, jakiemuś prostemu człowiekowi, który nie był poważany, nie był ceniony, nie był uznany przez tych, którzy w tamtym czasie takim poważaniem i autorytetem się cieszyli. Młodzieniec miał pewien cel. No dobry, taki szlachetny cel. Tak bardzo pragnął pójść do nieba, pragnął odziedziczyć żywot wieczny. I zwracając się do Jezusa tytułem nauczyciel dobry, to ciekaw, co takiego zrobić, ażeby odziedziczyć żywot wieczny. Oczywiście on postrzegał behawioryzm, on postrzegał sposób zachowania, sposób życia jako klucz do religijności. Zanim Jezus odpowiedział mu na pytanie, sam postawił mu pytanie inne. Dlaczego ten człowiek zwrócił się do niego takim, to a nie innym tytułem? Jak Jezus zauważył, nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Czyż Jezus chciał, ażeby ten młody człowiek tak jednoznacznie określił, za kogo tak naprawdę Jezusa uważa? Czy on jest nauczycielem, czy może, skoro mówi do niego dobry, a dobry jest tylko Bóg, czy może jest on faktycznie również dla tego człowieka Bogiem? Na pewno ten człowiek słyszał niejedno kazanie Jezusa, ale chyba jeszcze nie podjął decyzji co do jego tożsamości. Stąd to pytanie Jezusa to być może taki drobny przytyk, aby zmusić go do dokonania wyboru, aby określił, po której jest stronie, ażeby określił, co tak dla niego w życiu jest naprawdę ważne, co jest priorytetem. Gdy tak patrzę na tego młodego człowieka, na samym początku tej konwersacji stawiam pytanie sobie, tobie, być może po raz enty, jaki jest mój entuzjazm
dotyczący Jezusa. I co więcej, czy moje zainteresowanie życiem wiecznym jest takim dominującym aspektem mojego życia, codziennego życia, takiego od niedzieli do piątku również, a nie tylko gdy mówimy o sobocie, czy mówimy o jakichś szczególnych wydarzeniach, czy szczególnych zadaniach, które jako zbór stawiamy sobie. Takie pytanie warto sobie postawić, nie tylko dzisiaj. Warto je sobie stawiać codziennie. Ten bogaty młody człowiek oczekiwał od Jezusa odpowiedzi dotyczącej zbawienia w kategorii zachowania. I taką też mu Jezus podał, mówiąc, że jeśli chce odziedziczyć życie wieczne, ma przestrzegać przykazań. I wymienił kilka z tych dziesięciorga. Znasz przykazania, powiedział. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. Sama już lista tych wymienionych przez Jezusa przykazań może nam pomóc zrozumieć problem tego młodego człowieka. Cztery co najmniej rzeczy, myślę, powinny przyciągnąć naszą uwagę. Po pierwsze, te wszystkie zacytowane przykazania dotyczą tych, które pochodzą jakby z prawej strony tablic, dotyczą tych, które mówią o tym, jak traktować innych ludzi. Być może to taka wskazówka do tego, na czym koncentrował się ten młody człowiek. Być może jego właśnie problemem było to, że postrzegał drogę do zbawienia jako to, co wypełniał w tych zobowiązaniach wobec innych ludzi, a zapomniał o takim prawdziwym poświęceniu, oddaniu się Bogu. Po drugie, Pan Jezus cytuje te przykazania w pewnej kolejności. Podaje szóste, potem siódme, potem ósme, dziewiąte. I taka niespodzianka, nagle na końcu wymienia przykazanie piąte. Dlaczego? Też być może chce w jakiś sposób szczególnie zwrócić na nie uwagę i tego człowieka, i być może moją, twoją. Być może to ten człowiek jest jednym z tych, o których gdzieś indziej Pan Jezus powiedział, że wykorzystują ludzką tradycję, korban, by nie pomagać swoim podeszłym już w wieku rodzicom, pomagać im materialnie, bo dar ten złożą do świątyni. Po trzecie, znajdujemy tutaj słowa, przykazanie, którego nie ma na tej liście wymienionej na Synaju. W imieniu Pan Jezus jako jedno z przykazań nie oszukuj. W oryginalnych językach to słowo tutaj przetłumaczone nie oszukuj związane było z zatrzymywaniem wypłaty swoim pracownikom. Nie wiem, ale być może ten młody człowiek, który już był bogaty, w jakiś sposób, przynajmniej częściowo, to bogactwo zdobył w niezbyt uczciwy sposób. Po czwarte, Jezus nie wymienia w ogóle przykazania dziesiątego. Przykazania, które mówi o pożądliwości. To też może ma jakieś szczególne znaczenie.
Mateusz, gdy zapisywał w swojej Ewangelii tą relację z takiej rozmowy, umieścił jeszcze cytat z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 19 rozdziału, 18 wiersz, to przykazanie miłuj bliźniego jak siebie samego, do listy tych, których należy przestrzegać. Znów tak bardzo ważny tekst w judaizmie, centrum chyba problemu tego młodzieńca. Miłuj bliźniego jak siebie samego. A teraz poproszę, żebyśmy wykorzystali pewien dar, który mamy wszyscy w większym, w mniejszym stopniu, dar wyobraźni. Wyobraźmy sobie sytuację, w której to ja, ty rozmawiamy z Jezusem. Rozmawiamy o przykazaniach. Pomyśl, w jakiej kolejności Pan Jezus ułożyłby przykazania, by zwrócić moją uwagę, by zwrócić twoją uwagę na aspekty szczególnej troski w naszych relacjach z bliźnimi, w naszych relacjach z Bogiem. Ten bogaty młody człowiek nie wydaje się być zażenowany tą wymienioną listą. Z pewnością siebie odpowiada: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości swojej. Być może był właśnie takim świecącym przykładem takiej osoby moralnej, która potrafi sprostać, tak mu się przynajmniej wydaje, Bożym wymogom. Ale zaraz się przekona, że taka moralność nie wystarcza, by wejść do Królestwa Bożego. Bo Jezus mierzy nieco dalej, głębiej. Jezus wykazuje, że takie posłuszeństwo jest tylko zewnętrzne, jest legalistyczne, a nie jest wewnętrzne, nie jest duchowe. Zwróćmy uwagę jeszcze na to, co ewangelista Marek zanotował. W wierszu 21 wtedy Jezus spojrzał nań z miłością. On widział coś szczególnego w tym młodym człowieku. Być może tak potrafił docenić jego szczerość, entuzjazm w tym, jak przybiega, w tym, jak klęka przed nim, jego odwagę. Oto osoba, być może Pan Jezus myślał, która ma dużo darów, która naprawdę dużo dobrego mogłaby zrobić w tym nowo powstającym, nowo powoływanym, nowo kształtowanym Kościele. I skierował do niego zaproszenie. Powiedział do niego: zostań moim uczniem. Powiedział do niego: przyjdź, naśladuj mnie. Ale był jeden warunek. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. I tym takim króciutkim poleceniem dotknął Jezus sedna problemu tego człowieka. Marek zapisał, że sposępniał i odszedł. Zasmucony odszedł, bo miał wiele majątności. A może parafrazując, majątności go miały. On był niewolnikiem, ich sługą. Istota jego życia, bogactwo, było tą jedną rzeczą, którą nie mógł poświęcić, nie potrafił oddać nawet po to, by odziedziczyć Królestwo. A pragnął tego. A po to przyszedł do Jezusa. Po to pytanie postawił, żeby się dowiedzieć, jak. Na takie samo pytanie musimy dać odpowiedź i my.
bo być może czasami chcielibyśmy tak udawać czy bawić się w religijność, w chrześcijaństwo, bez całkowitego poddania mu się, bez całkowitego poświęcenia. Pamiętam, jako młoda dziewczyna byłam na obozie misyjnym, kolporterskim. Pamiętam wieczór, kiedy prowadzący ten obóz, pastor Marek Rusek, postawił pytanie któregoś wieczoru w czasie nabożeństwa. Jakie jest twoje największe marzenie? I różne były odpowiedzi. Ale pamiętam jedną. Pamiętam i ona tak zawsze jest gdzieś takim wyzwaniem dla mnie. Moim marzeniem jest, aby umieć dla Jezusa wszystko poświęcić. Bo Jezus nie jest zainteresowany takim częściowym chrześcijaninem. On pragnie, bym oddał mu wszystko, całego siebie. Czytając te wersety, czasami możemy wyciągać błędne wnioski dotyczące majętności. Problemem tego człowieka właściwie nie były pieniądze, tylko miłość pieniędzy. Problemem pana X być może nie jest kariera, tylko dążność do niej za wszelką cenę. Problemem pani Y być może nie są jej dzieci, miłość do dzieci, ale to, że dzieci są priorytetem w jej życiu. W tej rozmowie Jezus nie potępia bogactwa. On wcale nie stawiał takiego żądania Nikodemowi, czy Zacheuszowi, czy innym bogatym ludziom, z którymi miał kontakt. Ale dla tego młodego człowieka to właśnie bogactwo było niebezpieczne. To był ten Boże. To było to coś, co trzymało go z dala od Boga. Halford Lukok, pisarz protestancki, wyjaśnia to w taki sposób. Cytuję. Jezus nie mówi, że ubóstwo jest wymaganiem czy ideałem dla każdego. Był dobrym lekarzem i nie przepisywał tych samych leków każdemu pacjentowi. Zbadał dokładnie tego oto pacjenta. Zbadał z miłością. Miłością, która widziała dobrze, jaka jest jego choroba, jaka jest potrzeba. I wtedy wypisał receptę. Czyn, który miał go uwolnić od tego, co go zbyt absorbowało, co przeszkadzało. W tym przypadku to była majętność. Dla mnie, dla ciebie, to być może jest coś innego. Ale przed nami ten sam lekarz, który patrzy z miłością i który przepisuje taką samą receptę w tym sensie, że stawia nam też wyzwanie. Całkowite poddanie wszystkiego, czym jesteśmy, wszystkiego, co mamy. Poddanie Bożej woli, by tak naprawdę był On Panem naszego życia. Gdy czytam to sprawozdanie o młodym, majętnym, być może przystojnym i ambitnym, szanowanym człowieku, przychodzi mi na myśl ktoś inny. Też młody, też wykształcony, też poważany. Ale jakaż różnica w ich odpowiedziach. Odpowiedziach na zaproszenie do uczniostwa. Obydwoje musieli odrzucić przeszłość. Podjąć taką decyzję, by zrezygnować z tego, co było do tej pory takie ważne,
Czy to majętność, czy jakiś prestiż, czy władza. Apostoł Paweł jest przykładem tego, kim być może mógł zostać ten człowiek, gdyby pozwolił, by Bóg wykorzystał jego młodzieńcze siły, entuzjazm, odwagę, jego talenty, jego majętność. Ale odszedł smutny, bo wolał sam korzystać z tego, co miał, wykorzystać to po swojemu, wykorzystać dla siebie. O takich postawach być może myślał później apostoł Paweł, gdy napisał do Tymoteusza, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. A tych, którzy potrafią stawiać bogactwo na właściwym miejscu, używał i do dzisiaj używał, by wspierali jego dzieło, by pomagali innym w potrzebie. Bogactwo jest podchwytliwe. Ono może być błogosławieństwem, ale może stać się przekleństwem. Tak jak z każdym darem zresztą, to zależy, jak będziemy go wykorzystywać. Spójrzmy jeszcze na kontynuację tego, co powiedział Pan Jezus, wiersze 23 do 26. A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie dziwili się słowom Jego. Lecz Jezus, odezwawszy się, znowu rzekł do nich: dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: któż więc może być zbawiony? Różne są interpretacje tego porównania. Wielbłąd przechodzący przez ucho igielne. Być może tak, być może Jezus myślał o tej wąskiej bramie, która była w murach otaczających Jerozolimę, przez którą trudno było przejść dorosłej osobie, a cóż dopiero wielbłądowi, takiemu największemu zwierzakowi, które sobie w tamtym czasie gdzieś tam Izraelici mogli wyobrażać czy oglądać. Ale przy takim zrozumieniu, chociaż to bardzo trudne, to może gdy ten wielbłąd postara się, gdy złoży wiele wysiłku, gdy poświęci wiele czasu, jakoś się przeciśnie. Czyli analogicznie, jeśli ten bogaty będzie się bardzo starał, to wejdzie do Królestwa Bożego. Ale nie tego uczył Jezus. W tej ilustracji wielbłąda przechodzącego, a właściwie nie przechodzącego przez ucho igły, Pan Jezus nie powiedział, że jest coś trudne, ale powiedział, że jest to niemożliwe. Tak jak niemożliwe jest, by wielbłąd przeszedł przez ucho igły. Nic dziwnego, że uczniowie za nim mówili. Dla nich, tak jak dla wszystkich Żydów, bogactwo było przecież dowodem Bożego błogosławieństwa. Kto więc może być zbawiony, jak nie ci błogosławieni bogaci? Pan Jezus mówi: dla ludzi to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe. Bo to Jego łaską zbawieni jesteśmy. I nie jest to z nas. To Boży dar, jak napisał później apostoł Paweł. Dlatego tak ważne, żeby Pan Bóg uwolnił nas od błędnych koncepcji dotyczących Jego Królestwa. Szczególnie tych, które związane są z tym, co dla nas niemożliwe.
że być może jak się postaram, jak nie będę kradł, kłamał, cudzołożył, że może zrealizuję program podzielenia informacji, że może założę post przez tydzień, potem 2 tygodnie modlitwy, może weganinem zostanę, cokolwiek i udowodnię. Niech modlitwą naszą będzie to, by Pan Bóg pomógł nam uwierzyć, że to Jego Królestwo możliwe jest tylko dzięki Jego łasce i niech pomoże nam z wdzięcznością, z radością i z pokorą wielbić Go za to i uczyć się, jak żyć życiem służby, która wynika ze zbawienia, a nie z motywacji, by być zbawionym. Co mam uczynić dla Zbawcy mego? Nie dlatego, żeby zasłużyć, ale dlatego, że Mu dziękuję. I choć nie umiem, to wierzę, że dla Boga to będzie.